sołectwie Dębowiec na walnym zebraniu wiejskim mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, jak rozdysponować finanse z funduszu sołeckiego na rok 2019. Dofinansowano 4 niezależne projekty. Na rok 2019 otrzymaliśmy kwotę w wysokości 41 124 zł. Od wielu lat uczestniczymy w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, który również prowadzi rozgrywki siatkówki plażowej. W tym roku w każdej kategorii wiekowej, w młodziczkach, kadetkach i juniorkach udało nam się awansować do ścisłego finału. Skończyło się finalnie na 5., 7. i 9. miejscu. No ale nie możemy się doczekać, jakby, żeby taki turniej rangi wojewódzkiej rozegrać tutaj w Dębowcu. Dlatego wyszliśmy z takim propozycją projektu modernizacji boisk do siatkówki plażowej. Do tej pory robiliśmy to tak doraźnie. 2 lata temu odbył się taki dosyć duży remont własnymi środkami. I teraz no, już chcielibyśmy to tak dopieścić, żeby rzeczywiście no, nasza gmina i tutaj no, sam Dębowiec mógł być areną takich bardziej poważnych zawodów, nawet rangi wojewódzkiej. Chcielibyśmy właśnie wymienić słupki, wymienić siatki, no i wreszcie też zrobić ograniczenie takimi piłkochwytami, żeby jednocześnie można było grać na boisku do piłki nożnej i do siatkówki plażowej. No, poprosiłyśmy Radę Sołecką, aby troszeczkę pomogła nam w organizacji naszego stoiska tutaj przy Tężni, ponieważ często jednak stoimy ze swoimi wyrobami, pieczemy placki i za każdym razem musiałyśmy wypożyczać stoły, ciężkie od strażaków nosić. Za przychylnością Rady, Prezydium Rady Sołeckiej udało się nam taki wniosek złożyć, który został przyjęty przez zebranie wiejskie i mamy nadzieję, że nam będą stoły służyły długie lata. Będziemy remontować całkowicie prysznice, robić, będziemy remontować kuchnię i również chcemy położyć kafelki w szatni. Chcemy to dostosować do jakichś tam norm, żeby funkcjonowanie i każdy czerpał z tego przyjemność i żeby to przede wszystkim fajnie wyglądało. Pieniądze zostaną przeznaczone na chodnik, który tutaj będzie wykonany na nowo, położony, ponieważ jest dużo ubytków. Także no, powinno wystarczyć tych pieniążków, a jeżeli się uda, to jeszcze zrobimy mozaikę całą dookoła. A jakie to kwoty Państwo składali we wniosku? Składaliśmy o 13,5 tysiąca. Bardzo sprawnie to poszło. Wszyscy byli zgodni i pieniądze, które były przeznaczone, tych 41 124 zł zostały podzielone ku zadowoleniu wszystkich, bo wszyscy zadowoleni wyszli ze sali, z czego się cieszę. Nie było żadnych jakichś takich niedomówień, o można powiedzieć. To też chyba zasługa właśnie sołtysa. A to nie, to ludzi, mieszkańców.